Ekklesiastes, to jest Kaznodzieja Salomonowy, rozdział pierwszy. Słowa kaznodziei, syna Dawidowego, króla w Jeruzalemie. Marność nad marnościami, powiedział kaznodzieja. Marność nad marnościami i wszystko marność. Cóż za pożytek ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą prowadzi pod słońcem? Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje, lecz ziemia na wieki stoi. Słońce wschodzi i słońce zachodzi, a spieszy się do miejsca swego, kędy wschodzi. Idzie na południe, a obraca się na północy. Wiatr ustawicznie krążąc idzie, a po okręgach swoich wraca się wiatr. Wszystkie rzeki idą do morza, wszakże morze nie wylewa. Do miejsca, z którego rzeki płyną, wracają się, aby zaś stamtąd wychodziły. Wszystkie rzeczy są pełne zabaw, a człowiek nie może ich wymówić. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem. Co było, jest to, co być ma, a co się teraz dzieje, jest to, co się dziać będzie, a nie masz nic nowego pod słońcem. Jestże jaka rzecz, o której by kto rzecz smógł, wej, to coś nowego. I toć już było za onych wieków, które były przed nami. Nie masz pamiątki pierwszych rzeczy, także też i potomnych, które będą, nie będzie pamiątki u tych, którzy potem nastaną. Ja, kaznodzieja, byłem królem izraelskim w Jeruzalemie i przyłożyłem do tego serce swe, abym szukał i doszedł mądrością swoją wszystkiego, co się dzieje pod niebem. Tę zabawę trudną dał Bóg synom ludzkim, aby się nią trapili. Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a oto wszystko jest marnością i utrapieniem ducha. Co jest krzywego, nie może być wyprostowane, a niedostatki nie mogą być policzone. Przetoż takiem myślał w sercu swym, mówiąc: oto ja uwielbił i rozszerzył mądrość nad wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, a serce moje dostąpiło wielkiej mądrości i umiejętności, i przyłożyłem do tego serce moje, abym poznał mądrość i umiejętność, szaleństwo i głupstwo, alem doznał, iż to jest utrapieniem ducha, bo gdzie wiele mądrości, tam jest wiele gniewu. A kto przyczynia umiejętności, przyczynia boleści. Kaznodziei, rozdział drugi. Rzekłem ja do serca mego: nurze, teraz doświadczę cię w weselu. Używajże dobrych rzeczy, ale i toć jest marność. Śmiechowi rzekłem: szalejesz, a weselu, cóż to czynisz? Przemyślałem w sercu swym, abym pozwolił wina ciału memu, serce jednak swoje sprawując mądrością, i abym się trzymał głupstwa dotąd, ażbym obaczył, co by lepszego było synom ludzkim czynić pod niebem przez wszystkie dni żywota i wielkiem sprawy wykonał. Pobudowałem sobie domy, nasadziłem sobie winnic, naczyniłem sobie ogrodów i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelakiego owocu. Pobudowałem sobie stawy ku odwilżaniu przez nie lasu, w którym rośnie drzewo. Nabyłem sobie sług i dziewek, i miałem czeladź w domu moim. Do tego i stada wołów, i wielkie trzody owiec miałem nad wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Zgromadziłem też sobie srebro i złoto, i klejnoty od królów i krain, sporządziłem też sobie śpiewaków i śpiewaczki i inne rozkosze synów ludzkich i muzyczne naczynia rozliczne. A tak stałem się wielkim i możniejszym nad wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto mądrość moja zostawała przy mnie, a wszystkiego, czego pożądały oczy moje, nie zabraniałem im, anim odmawiał sercu memu żadnego wesela, ale serce moje weseliło się ze wszystkiej pracy mojej, a toć był dział mój ze wszystkiej pracy mojej. Lecz gdym się obejrzał na wszystkie
sprawy swoje, które czyniły ręce moje i na pracę, którą podejmował, pracując, oto wszystko marność i utrapienie ducha, i nie masz nic pożytecznego pod słońcem. Przetoż obróciłem się do tego, abym się przypatrywał mądrości i szaleństwu i głupstwu, bo cóż by człowiek czynił ten, który nastanie po królu, to, co już czynili inni. I obaczyłem, iż jest pożyteczniejsza mądrość niżeli głupstwo, tak, jako jest pożyteczniejsza światłość niżeli ciemność. Mądry ma oczy w głowie swej, ale głupi w ciemnościach chodzi, a wszakżem poznał, że jednakie przygody na wszystkich przychodzą. Dlatego rzekłem w sercu swoim, czy ma mi się tak dziać, jak się głupiemu dzieje? Przedżem go ja tedy mądrością przeszedł? Przetożem rzekł w sercu moim, i toć jest marność. Albowiem nie na wieki będzie pamiątki mądrego i głupiego, dlatego iż to, co teraz jest, we dni przyszłe wszystkiego zapomną, a jako umiera mądry, tak i głupi. Przetoż mi żywot omierzł, bo mi się nie podoba żadna rzecz, która się dzieje pod słońcem, albowiem wszystkie są marnością i utrapieniem ducha. Nawet omierzła mi i wszystka praca moja, którą podejmował pod słońcem, przeto, że ją zostawić muszę człowiekowi, który nastanie po mnie. A kto wie, będzie li mądrym, czyli głupim, a wszakże będzie panował nad wszystką pracą moją, którą prowadził i w której był mądry, pod słońcem, aleć i to marność. I przypadłem na to, abym zwątpił w sercu moim o wszystkiej pracy, którą się mądrze bawił pod słońcem. Nie jeden zaiste człowiek pracuje mądrze i umiejętnie i sprawiedliwie, a wszakże to innemu, który nie robił na to, za dział zostawi. I toć marność i wielka bieda, bo cóż ma człowiek ze wszystkiej pracy swej i z usiłowania serca swego, które podejmuje pod słońcem, ponieważ wszystkie dni jego są bolesne, a zabawa jego jest frasunek, tak iż i w nocy nie odpoczywa serce jego, i toć jest marność. I zali nie lepsza człowiekowi, aby jadł i pił, i dobrze uczynił duszy swojej z pracy swojej, alem ci widział, że i to z ręki Bożej pochodzi. Albowiem któżby słuszniej miał jeść i pożywać tego nad mię? Bo człowiekowi, który mu się podoba, daje mądrość, umiejętność i wesele, ale grzesznikowi daje frasunek, aby zbierał i zgromadzał, co by zostawił temu, który się podoba Bogu. I toć jest marność, a utrapienie ducha. Kaznodziei, rozdział 3. Każda rzecz ma swój czas i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wycinania tego, co sadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas rozwalania i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas smutku i czas skakania, czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni, czas obłapiania i czas oddalenia się od obłapiania, czas szukania i czas stracenia, czas chowania i czas odrzucenia, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawidzenia, czas wojny i czas pokoju. Cóż tedy ma ten, co pracuje, z tego, około czego pracuje? Widziałem pracę, którą dał Bóg synom ludzkim, aby się nią bawili. Wszystko dobrze czyni czasu swego, owszem, i żądość świata dał do serca ich, choć człowiek dzieła tego, które Bóg sprawuje, ani
początku ani końca nie dochodzi. Stąd wiem, że nic lepszego nie mają, jeno aby się weselili, a czynili dobrze za żywota swego. Acz i to, gdy każdy człowiek je i pije i używa dobrze wszystkiej pracy swojej, jest dar Boży. Wiem i to, że cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki i że się do tego nic nie może przydać, ani z tego co ująć, a czyni to Bóg, aby się bali oblicza Jego. To, co było, teraz jest, a co będzie, już było, albowiem Bóg odnawia to, co przeminęło. Nadto mi jeszcze widział pod słońcem na miejscu sądu niepobożność, a na miejscu sprawiedliwości niesprawiedliwość. I rzekłem w sercu swym: sprawiedliwego i niezbożnego Bóg sądzić będzie, bo czas każdemu przedsięwzięciu i każdej sprawy tam będzie. Nadto rzekłem w sercu swym o sprawie synów ludzkich, że im Bóg okazał, aby wiedzieli, że są podobni bydłu. Bo przypadek synów ludzkich i przypadek bydła jest przypadek jednaki. Jako umiera ono, tak umiera i ten. I ducha jednakiego wszyscy mają, a nie ma człowiek nic więcej nad bydlę, bo wszystko jest marność. Wszystko to idzie na jedno miejsce, a wszystko jest z prochu i wszystko się zaś w proch obraca. A któż wie, że duch synów ludzkich wstępuje w górę, a duch bydlęcy, że zstępuje pod ziemię? Przetoż obaczyłem, że człowiekowi nie masz nic lepszego, jedno weselić się z pracy swej, gdyż to jest dział jego, albowiem któż go do tego przywiedzie, aby poznał to, co ma być po nim. Kaznodziei, rozdział 4. Potem się obróciłem i ujrzałem wszystkie uciski, które się dzieją pod słońcem. A oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela, ani mocy, aby uszli rąk tych, którzy ich ciemiężą, a nie mają, mówię, pocieszyciela. Dlatego mi ja, umarłych, którzy już zeszli, więcej chwalił, niżeli żywych, którzy jeszcze aż dotąd żyją. Owszem, szczęśliwy jest nad tych obydwóch ten, który jeszcze nie był, który nie widział nic złego, które się dzieje pod słońcem. Bom widział, że wszelaka praca i każde dzieło dobre jest ku zazdrości jednych drugim. I toć jest marność i utrapienie ducha. Głupi składa swe ręce, a je ciało swoje. Lepsza jest pełna garść z pokojem, niż obie garści pełne z pracą i z udręczeniem ducha. Znowu obróciwszy się, ujrzałem drugą marność pod słońcem. Jest kto samotny, nie mając żadnego ani syna, ani brata, a wżdy nie masz końca wszelakiej pracy jego, ani oczy jego mogą się nasycić bogactwem. Nie myśli, komuż ja pracuję, tak, że i żywotowi swemu ujmuję dobrego, i toć jest marność i ciężkie udręczenie. Lepiej jest we dwóch być, niż jednemu. Mają zaiste dobry pożytek z pracy swojej, bo jeśli jeden upadnie, drugi podźwignie towarzysza swego, a tak biada samotnemu, gdyby upadł, bo nie ma drugiego, co by go podźwignął. Także będą li dwaj z połu leżeć, zagrzeją się, ale jeden jakoż się zagrzeje. Owszem, jeśli by kto jednego przemagał, dwaj mu się zastawią, a sznur troisty niełacno się zerwie. Lepszy jest chłopiec ubogi a mądry, niżeli król stary a głupi,
który już nie umie przyjmować napominania, bo ów z więzienia wychodzi, aby królował, a ten i w królestwie swoim zubożeć może. Widziałem wszystkich żyjących, którzy chodzą pod słońcem, że przestawali z chłopięciem, potomkiem onego, który miał nastąpić na królestwo po nim. Nie było końca niestatkowi wszystkiego ludu, którykolwiek był przed nimi, nie będąc się potomkowie cieszyć z niego. A tak, i to jest marność i utrapienie ducha. Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a bądź skłonniejszym ku słuchaniu, niżeli ku dawaniu ofiar ludzi głupich, boć oni nie wiedzą, że źle czynią. Kaznodziei, rozdział 5. Nie bywaj porywczy do mówienia, ani serce twoje prędkie na wymówienie słowa przed obliczem Bożym, albowiem Bóg jest na niebie, a ty na ziemi, przeto niech słów twoich mało będzie. Bo jako sen przychodzi z wielkiej pracy, tak głos głupiego z wielu słów. Gdy co Bogu poślubisz, nie omieszkiwaj tego oddać, boć mu się głupcy nie podobają. Cokolwiek poślubisz, oddaj. Lepiej jest nie ślubować, niżeli poślubiwszy co, nie oddać. Nie dopuszczaj ustom twoim, aby do grzechu przywodziły ciało twoje, ani mów przed aniołem, że to jest błąd. Przedże masz Boga gniewać mową swą, który by wniwecz obrócił sprawę rąk twoich? Bo gdzie jest wiele snów, tam i marności i słów wiele, ale się ty Boga bój. Jeśli ucisk ubogiego i zatrzymanie sądu i sprawiedliwości ujrzysz w której krainie, nie dziwuj się temu, bo wyższy wysokiego upatruje, a jeszcze wyżsi są nad nimi. Zabawa około ziemi ma pierwsze miejsce u wszystkich i król roli służy. Kto miłuje pieniądze, nie nasyci się pieniędzy, a kto miłuje bogactwa, nie będzie miał pożytku, i toć jest marność. Gdzie wiele majętności, wiele bywa tych, co jedzą. Cóż tedy za pożytek panu z tego? Jedno, że na nie patrzy oczyma swymi. Słodki jest sen pracowitemu, chociaż mało, chociaż wiele jadł, ale nasycenie bogatego spać mu nie dopuści. Jest ciężka bieda, którą widział pod słońcem, bogactwa zachowane na złe pana swego, bo takowe bogactwo złą sprawą giną, a syn, którego spłodził, nie będzie miał nic w rękach swych. Jako nagi wyszedł z żywota matki swojej, tak się wraca, jako był przyszedł, a nie odnosi nic z pracy swojej, co by miał wziąć w rękę swoją. A tak, i toć jest ciężka bieda, że jako przyszedł, tak odejdzie. Cóż tedy za pożytek, że na wiatr pracował? Do tego, że po wszystkie dni swoje w ciemności jadał z wielkim kłopotem, z boleścią i z gniewem. Toć jest, co mi ja obaczył, że dobra i osobliwa rzecz jest jeść i pić i używać dobrego ze wszystkiej pracy swej, którą człowiek podejmuje pod słońcem po wszystkie dni żywota swego, które mu dał Bóg, albowiem to jest dział jego. A któremukolwiek człowiekowi dał Bóg majętność i bogactwo i dał mu w moc, aby ich używał i odbierał dział swój, a weselił się z pracy swojej, to jest dar Boży. Bo nie będzie wiele pamiętał na dni żywota swego, przeto, że mu Bóg życzy wesela serca jego. Kaznodziei,
rozdział 6. Jest złe, którem widział pod słońcem, a jest ludziom zwyczajne, gdy któremu człowiekowi Bóg dał bogactwa i majętność i sławę, także na niczym nie schodzi duszy jego, czegokolwiek żąda, jednak nie daje mu Bóg mocy pożywać tego, ale obcy człowiek pożera je, toć jest marność i bieda ciężka. Jeśli kto spłodził 100 synów, a żyłby wiele lat i przedłużyłby się dni lat jego, a jeśli by dusza jego nie była nasycona dobrem, a nie miałby ani pogrzebu, powiadam, że lepszy jest martwy płód niżeli on, bo ten próżno przyszedłszy do ciemności odchodzi, a ciemnościami imię jego okryte bywa. Owszem, słońca nie widział i nic nie poznaje, a tak odpocznienie lepsze ma niżeli ów. A choćby też żył przez 2000 lat, a dobrego by nie użył, a zaż do jednego miejsca wszyscy nie idą. Wszystka praca człowiecza jest dla gęby jego, a wszakże dusza jego nie może się nasycić. Albowiem co ma więcej mądry nad głupiego, albo co ma więcej ubogi, który sobie umie poczynać między ludźmi? Lepiej jest, co oczyma widzieć, niżeli tego żądać, aleć i to marność i utrapienie ducha. Czymkolwiek kto jest, już tak nazwano imię jego. I wiadomo było, że człowiekiem być miał i że się nie może sądzić z mocniejszym nad się. Ponieważ tedy wiele rzeczy jest, które rozmnażają marność, cóż z nich za pożytek ma człowiek? Albowiem któż wie, co jest dobrego człowiekowi w tym żywocie, po wszystkie dni żywota marności jego, które jako cień pomijają? Albo kto oznajmi człowiekowi, co po nim będzie pod słońcem? Kaznodziei, rozdział 7. Lepsze jest imię dobre, niżeli maść wyborna, a dzień śmierci niż dzień narodzenia. Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, przeto, iż tam widzimy koniec każdego człowieka, a żyjący składa to do serca swego. Lepszy jest smutek, niżeli śmiech, bo przez smutek twarzy naprawia się serce. Serce mądrych w domu żałoby, ale serce głupich w domu wesela. Lepiej jest słuchać gromienia mądrego, niżeli słuchać pieśni głupich, bo jaki jest trzask ciernia pod garncem, tak jest śmiech głupiego i toć jest marność. Zaiste ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa, a dar zaślepia serce. Lepsze jest dokończenie rzeczy, niżeli początek jej. Lepszy jest człowiek cierpliwego ducha, niż ducha wyniosłego. Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupich odpoczywa. Nie mów, cóż to jest, że dni pierwsze lepsze były niż teraźniejsze, bo byś się o tym niemądrze pytał. Dobra jest mądrość przy majętności i jest pożyteczna tym, którzy widzą słońce. Albowiem pod cieniem mądrości i pod cieniem srebra odpoczywa człowiek, a wszakże przedniejsza jest umiejętność mądrości, bo przynosi żywot tym, którzy ją mają. Przypatrz się sprawie Bożej, bo któż może wyprostować, co on skrzywi? W dzień dobry zażywaj dobra, w dzień zły miej się na pieczy, boć ten uczynił Bóg przeciwko owemu. Dlatego, aby nie doszedł człowiek tego, co nastanie po nim. Tom wszystko widział za dni marności mojej. Bywa sprawiedliwy, który ginie z sprawiedliwością swoją. Także bywa niezbożnik, który długo żyje we złości swojej. Nie bądź nazbyt sprawiedliwym, ani nazbyt mądrym,
Przedże byś miał do zguby przychodzić. Nie bądź nader niepobożnym, ani nazbyt głupim, przedże byś miał umrzeć przed czasem swoim. Dobra jest, abyś się owego trzymał, a tego się nie puszczał. Kto się boi Boga, uchodzi tego wszystkiego. Mądrość umacnia mądrego więcej, niżeli 10 książąt, którzy są w mieście. Zaiste, nie masz człowieka sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze, a nie grzeszył. Nie do wszystkich też słów, które mówią ludzie, przykładaj serca twego, i niech cię to nie obchodzi, choć ci by sługa twój złorzeczył, boć wie serce twoje, żeś i ty częstokroć drugim złorzeczył. Wszystkiego tego doświadczył mądrością i rzekłem, będę mądrym, aleć się mądrość oddaliła ode mnie, a co dalekiego i co bardzo głębokiego jest, któż to znajdzie? Wszystko mi ja przeszedł myślą swoją, abym poznał i wybadał się i wynalazł mądrość i rozum, a żebym poznał niezbożność, głupstwo i błąd i szaleństwo. I znalazłem rzecz gorzciejszą nad śmierć, to jest taką niewiastę, której serce jest jako sieci i sidło, a ręce jej jako pęta. Kto się Bogu podoba, wolny będzie od niej, ale grzesznik będzie od niej pojmany. Otom to znalazł, mówi kaznodzieja, stosując jedno z drugim, abym doszedł umiejętności. Czego zaś nadto szukała dusza moja, tedym nie znalazł. Męża jednego z tysiąca znalazłem, ale mnie wiasty między tymi wszystkimi nie znalazł. To tylko obacz, com znalazł, że stworzył Bóg człowieka dobrego, ale oni udali się za rozmaitymi myślami. Któż może z mądrym porównać? A kto może wyłożyć każdą rzecz? Kaznodziei, rozdział 8. Mądrość człowieka oświeca oblicze jego, a hardość twarzy jego odmienia. Jać radzę, abyś wyroku królewskiego przestrzegał, a wszakże według przysięgi Bożej. Nie skwapiaj się odejść od oblicza jego, ani trwaj w uporze, albowiem co bykolwiek chciał, uczynił ci by. Bo gdzie słowo królewskie, tam i moc jego, a któż mu rzecze, co czynisz? Kto strzeże przykazania, nie uzna nic złego, i czas, i przyczyny zna serce mądrego. Albowiem wszelki zamysł ma czas i przyczyny, aleć wielka bieda trzyma się człowieka, że nie wie, co ma być, bo kiedy się co stanie, któż mu oznajmi? Nie masz człowieka, co by miał moc nad żywotem, żeby zahamował duszę, ani ma mocy nad dniem śmierci, ani ma, czym by się bronił w tym boju, ani wyswobodzi niezbożnego niepobożność. Tom wszystko widział, gdym przyłożył serce swoje do tego wszystkiego, co się pod słońcem dzieje. Widziałem ten czas, którego panuje człowiek nad człowiekiem na jego złe. Tedym widział niezbożnych pogrzebionych, że się zaś nawrócili, ale którzy z miejsca świętego odeszli, przyszli w zapamiętanie w onym mieście, w którym dobrze czynili, i toć jest marność. Bo iż nie zaraz wychodzi dekret na złe sprawy, przetoż na tym jest wszystko serce synów ludzkich, aby czynili złe rzeczy. A chociaż grzesznik stokroć źle czyni i odwłacza mu się, wszakże ja wiem, że dobrze będzie bojącym się Boga, którzy się boją oblicza Jego. Ale niezbożnemu niedobrze będzie, ani się przedłużą dni jego. Owszem, pomija jako cień, przeto iż się nie boi oblicza Bożego. Jest też marność,
która się dzieje na ziemi, że bywają sprawiedliwi, którym się tak powodzi, jakoby czynili uczynki niepobożnych, za się bywają niepobożni, którym się tak powodzi, jakoby czynili uczynki sprawiedliwych. Przeto żem rzekł, i toć jest marność. A tak, chwaliłem wesele, przeto iż nie masz nic lepszego człowiekowi pod słońcem, jeno jeść i pić, i weselić się. A iż mu jedno to zostaje z pracy jego, po wszystkie dni żywota jego, które mu Bóg dał pod słońcem. A chociażem udał serce swe na to, abym doszedł mądrości i zrozumiał kłopoty, które się dzieją na ziemi, dla których człowiek ani we dnie, ani w nocy nie śpi, a wszakże widziałem przy każdym uczynku Bożym, że nie może człowiek doścignąć sprawy, która się dzieje pod słońcem. Stara się człowiek, chcąc tego dojść, ale nie dochodzi. Owszem, choćby rzekł mądry, że się chce dowiedzieć, nie będzie mógł znaleźć. Kaznodziei, rozdział 9. Zaprawdę to wszystko uważał w sercu swym, abym to wszystko objaśnił, że sprawiedliwi i mądrzy z sprawami swymi są w rękach Bożych, a iż ani miłości, ani nienawiści nie zna człowiek ze wszystkich rzeczy, które są przed obliczem jego. Wszystko się dzieje jednakowo wszystkim. Jednoż przychodzi na sprawiedliwego i niezbożnego, na dobrego i na czystego i nieczystego, na ofiarującego i na tego, który nie ofiaruje, na dobrego i na grzesznego, na przysięgającego i na tego, co się przysięgi boi. A toć jest najgorsza między wszystkim, co się dzieje pod słońcem, iż jednoż przychodzi na wszystkich. A owszem, że serce synów ludzkich pełne jest złego, a iż głupstwo trzyma się serca ich za żywota ich, a potem idą do umarłych. Albowiem ktokolwiek się towarzyszy ze wszystkimi żywymi, ma nadzieję, gdyż i pies żywy lepszy jest niż lew zdechły. Boć ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż w zapamiętanie przyszła pamiątka ich. Owszem, i miłość ich, i zazdrość ich, i nienawiść ich już zginęła, a nie mają więcej działu na wieki we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Idźże tedy, jedz z radością chleb twój, a pij z dobrą myślą wino twoje, albowiem już wdzięczne są Bogu sprawy twoje. Na każdy czas niech będą szaty twoje białe, a olejku na głowie twojej niech się nie przebiera. Zażywaj żywota z żoną, którąś umiłował, po wszystkie dni żywota marności twojej, któręć dał Bóg pod słońcem, i po wszystkie dni marności twojej, boć ten jest dział twój w żywocie twoim i w pracy twojej, którą podejmujesz pod słońcem. Wszystko, co przed się weźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Potem, obróciwszy się, ujrzałem pod słońcem, że bieg nie jest w mocy prędkich, ani wojna w mocy mężnych, ani żywność w mocy mądrych, ani bogactwo w mocy roztropnych, ani łaska w mocy pomyślnych, ale czas i trafunek wszystko przynosi, bo człowiek nie wie czasu swego, ale jako ryby, które bywają łowione siecią szkodliwą i jako ptaki łapane bywają sidłem, tak ułowieni bywają synowie ludzcy we zły czas, gdy na nie nagle przypada.
Nadto widziałem i tę mądrość pod słońcem, która jest wielka u mnie. Miasto małe, a w nim ludzi mało, przeciw któremu przyciągnął król możny i obległ je. I usypał przeciwko niemu wały wielkie. I znalazł się w nim mąż ubogi, mądry, który wybawił miasto ono mądrością swoją, choć nikt nie wspomniał na onego męża ubogiego. Przetożem ja rzekł, lepsza jest mądrość, niżeli moc. Aczkolwiek mądrość onego ubogiego była wzgardzona i słów jego nie słuchali. Słów ludzi mądrych spokojnie słuchać należy, raczej niż krzyku panującego między głupimi. Lepsza jest mądrość niż oręże wojenne, ale jeden grzesznik psuje wiele dobrego. Kaznodziei, rozdział 10. Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski, tak człowieka z mądrości i z sławy zacnego trochę głupstwa oszpeca. Serce mądrego jest po prawej stronie jego, ale serce głupiego po lewej stronie jego. I na ten czas, gdy głupi drogą idzie, serce jego niedostatek cierpi, bo pokazuje wszystkim, że głupim jest. Jeśliby duch panującego powstał przeciwko tobie, nie opuszczaj miejsca twego, albowiem pokora wstręt czyni grzechom wielkim. Jest złe, którem widział pod słońcem, to jest błąd, który pochodzi od zwierzchności, że głupi wywyższani bywają w godności wielkiej, a bogaci w mądrość nisko siadają. Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących piechotą jako sługi. Kto kopie dół, sam weń wpada, a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi. Kto przenosi kamienie, urazi się nimi, a kto łupie drwa, niebezpieczen jest od nich. Jeśliże się stępi żelazo, a nie naostrzyłby ostrza jego, tedy mocy przyłożyć musi, ale to daleko lepiej mądrość sprawić może. Jeśli ukąsi wąż przed zaklęciem, nic nie pomogą słowa zaklinacza. Słowa ust mądrego są wszędzie, ale wargi głupiego pożerają go. Początek słów ust jego – głupstwo, a koniec powieści jego – wielkie błazeństwo. Bo głupi wiele mówi, choć nie wie ten człowiek, co ma być, albowiem któż mu oznajmi, co po nim nastanie. Głupi pracują aż do ustania, a przecie nie mogą dojść do miasta. Biada tobie, ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta rano biesiadują. Błogosławionaś ty, ziemio, której król jest synem zacnych, a której książęta czasu słusznego jadają dla posilenia, a nie dla opilstwa. Dla lenistwa się dach pochyla, a dla osłabiałych rąk przecieka dom. Dla uweselenia gotują uczty i wino rozwesela żywot, ale pieniądze do wszystkiego dopomagają. Ani w myśli twojej królowi nie złorzecz, ani w skrytym pokoju twoim nie przeklinaj bogatego, albowiem i ptak niebieski doniósłby ten głos, a to, co ma skrzydła, objawiłoby powieść twoją. Kaznodziei, rozdział 11. Puszczaj chleb twój po wodzie, bo po wielu dniach znajdziesz go. Daj cząstkę siedmiom albo ośmiom, bo nie wiesz, co złego będzie na ziemi. Gdy się napełniają obłoki, deszcz na ziemię wypuszczają, a gdy upada drzewo na południe albo na północy, na którymkolwiek miejscu upadnie, to drzewo tam zostanie. Kto upatruje wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto się przypatruje obłokom, nie będzie żął.
jako ty nie wiesz, która jest droga wiatru i jako się zrastają kości w żywocie brzemiennej, tak nie wiesz sprawy Bożej, który wszystko czyni. Poranu siej nasienie twoje, a w wieczór nie dawaj odpoczynku ręce twojej, gdyż ty nie wiesz, co jest lepszego, to li czy owo, czyli też oboje jednako dobre. Zaprawdę wdzięczna jest światłość i miła rzecz oczom widzieć słońce. A wszakże, choćby przez wiele lat żyw był człowiek, a przez te wszystkie weseliłby się, wtedy przywiódłszy sobie na pamięć dni ciemności, jako ich wiele będzie, cokolwiek przeszło, uzna być marnością. Przetoż wesel się, młodzieńcze, w młodości twojej, a niech używa dobrej myśli serce twoje za dni młodości twojej, a chodź drogami serca twego i według zdania oczu twoich. Ale wiedz, że cię dla tego wszystkiego Bóg na sąd przywiedzie. A tak oddal gniew od serca twego i odrzuć złość od ciała twego, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością. Kaznodziei, rozdział 12. Pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości twojej, pierwej niżeli nastaną złe dni i nadejdą lata, o których rzeczesz, nie podobają mi się. Pierwej niż się zaćmi słońce i światło, i miesiąc, i gwiazdy, a nawrócą się obłoki po dżdżu, w dzień, którego się poruszą stróże domowi i zachwieją się mężowie duży i ustaną melący, przeto iż ich mało będzie i zaćmią się wyglądający oknami i zawrą się drzwi z dworu z słabym głosem męcia i powstanie na głos ptaszy i ustaną wszystkie córki śpiewające, nawet i wysokiego miejsca bać się będą i będą się lękać na drodze, gdy zakwitnie migdałowe drzewo, także i szarańcza będzie mu ciężka i żądza go ominie, bo człowiek idzie do domu wiecznego, a płaczący po ulicach chodzić będą. Pierwej niż się przerwie sznur srebrny i niż się stłucze czasza złota, a rozsypie się wiadro nad zdrojem, a skruszy się koło nad studnią i wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, a wszystko marność. A czym więcej kaznodzieja był mędrszym, tym więcej nauczał umiejętności ludu, a rozważał i wywiadywał się i składał wiele przypowieści. Starał się kaznodzieja, jakoby znalazł powieści wdzięczne i napisał, co jest dobrego i słowa prawdziwe. Słowa mądrych, podobne ościeniom i podobne gwoździom wbitym, słowa tych, którzy je złożyli, podane są od pasterza jednego. A tak, synu mój, z tych słów się dostatecznie upomnieć możesz, albowiem składaniu wielu ksiąg końca nie masz, a wiele czytać jest spracowanie ciała. Suma wszystkiego, coś słyszał, Boga się bój, a przykazań jego przestrzegaj, bo na tym człowiekowi wszystko zależy. Ponieważ każdy uczynek i każdą rzecz tajną lub dobrą lub złą Bóg na sąd przywiedzie. Koniec Księgi Kaznodziei według przekładu Biblii Gdańskiej.